film instruktażowy, jak się zawraca bucem z przyczepy. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj kwintesencja tego, po co się przyjeżdża do Finale Ligure, czy jakkolwiek się to wymawia poprawnie, ja nie umiem, ale jeszcze się może nauczę, czyli upalanie w dół i dzięki uprzejmości Total Bikes i Wojtka Koniszewskiego mam dzisiaj możliwość pojeździć sobie właśnie z nimi tak zwanym shuttlem, czyli po prostu z samochodu, żeby zrobić trening zjazdowy, a nie ubijać się niepotrzebnie pod górę. Także dzisiaj sporo pojeździmy, w końcu jest ładny dzień. Dobre warunki, świeci słońce, jest sucho, w końcu można dobrze pojeździć. Tu trochę drewna leży, ale tylko na samej górze na szczęście. Nie będę zbyt wiele gadał dzisiaj podczas jazdy, bo po prostu nie znam tych tras i są dla mnie dość wymagające, mimo że nie wyglądają, no i potrzebuję być skupiony. O właśnie, dlatego. Jesteśmy już na szczycie, wysokość ponad 1000 metrów nad poziomem morza, a to co tutaj widzicie, to nieczynna już baza NATO, baza radarowa, która teraz jest przeniesiona tam, na sąsiednią górę, a tutaj zostały jeszcze budynki, no i są też wiatraki i stąd też właśnie leci kilka tras, które dzisiaj sobie jeździmy, no i jest cudnie, naprawdę.
będzie film instruktażowy, jak się zawraca bucem z przyczepy. Trzeba mieć silną łapę po prostu. Ja tutaj cisnę. No, pozostałości śniegu jeszcze na górze leżą, a my jedziemy teraz nieco dalej na inne trasy, które schodzą na inną stronę, także tam jeszcze nie byłem nigdy. Zobaczymy co będzie. To też by było fajne, jakby nie było mokre. No powiem wam, że dzisiaj jest naprawdę przecudownie. To jest pierwszy taki dzień, myślę, od jakichś 2 tygodni,
żeby w tych wyższych partiach gór była taka pogoda, bo do tej pory, nawet jak tam nad morzem, gdzie mieszkamy, było słońce i w miarę ciepło, to wyżej, na takiej wysokości jak teraz, już po prostu było zaciągnięte chmurami, no i było nieprzyjemnie, a dzisiaj, no dzisiaj jest petarda. Jest i nasz transport. Na końcu jest taki już taki wąwóz z skokami takimi skalnymi. No to tam trzeba dobrą linię wybrać, ale to wydaje mi się, że to oni cały czas to ułatwiają, więc powinno być wszystko takie lejtowo przyjezdne, nie? To idziemy za to. Ale no, pierwszy raz no to trzeba. To by zmiarę. To było tu jednak.
O, podjazd. Sekcja XC. No i to była, słuchajcie, trasa Kawianka i to był ostatni zjazd dzisiaj. Zrobiliśmy ponad 4000 zjazdu. Oczywiście podjazdy samochodem, ale to i tak jest ponad 6 godzin na rowerze. Także naprawdę solidnie. No to był pierwszy taki dzień dzisiaj, że aż tyle pozjeżdżałem. I było naprawdę fajnie. O, ekipa jedzie. Także będziemy się powoli zawijać na chatę. Minęło parę dni od naszych jazdek, mamy już sobotę. Nie przydałby się fryzjer, ale może do końca tego wyjazdu jakoś dociągnę. No i dzisiaj, co prawda nie pada, ale pogoda jest dalej zawzięta i wczoraj w piątek, no przez dobre pół dnia naprawdę srogo lało. Dlatego dzisiaj wszystkie trasy i tak są pozamykane, bo są po prostu mokre, mocno rozmoczone, więc żeby ich nie niszczyć, po prostu są zamknięte do jazdy. Mi to akurat nie przeszkadza, mam dzień wolny, więc porobiłem parę rzeczy, zmieniłem sobie oponę na świeżą, zrobiłem jakieś pranie i tak dalej. Za mną trwa meczyk. Tutaj dużo grają w piłkę, mamy takie boisko. Dodam jeszcze tylko, że jeżeli komuś z Was marzyłoby się przyjechać właśnie na taki wyjazd, czy to do włoskiej Ligurii, czy w inne miejsce i pojeździć sobie w takiej ekipie, z jaką ja jeździłem ostatnio, no to odsyłam na stronę Total Bikes, czy też na ich profil na Instagramie, gdzie właśnie można się na taki wyjazd w przyszłości zapisać. I jeszcze raz wielkie dzięki dla Wojtka Koniuszewskiego i całego Total Bikesa za to, że mnie na ten dzień do siebie przygarnęli. Dzięki również dla wszystkich patronów, którzy mnie wspierają, oraz dla Was za oglądanie. No i widzimy się w jakimś następnym filmie. Ja tutaj siedzę do początku kwietnia, więc jeszcze dużo czasu przed nami. No ale właśnie mam nadzieję, że pogoda będzie lepsza, bo póki co to powiem Wam, że szału nie ma. Cześć, na razie.